Dzień dobry w piątek, 27 października, tu Business Update, zaczynamy. A u nas dziś m.in. ceny paliw w Polsce idą w górę i nie są już najniższe w Unii. W weekend przestawiamy czas na zimowy. Zdecydowana większość Polaków tego nie chce. Kalifornijski sąd potwierdza, że użytkownicy mogą pozywać w USA media społecznościowe za uzależniające scrollowanie. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. WIG20 wzrósło 1,18% do 2120 punktów. Najmocniej wśród blue chipów wzrosły wczoraj notowania Dino Polska to 4,79% oraz JSW 4,46%. Indeks WIG Banki wzrósło 1,13%. Wczoraj złoty nieco się umocnił do głównych walut. Za dolara płacono 4,23 zł, a za euro 4,45. Ropa WTI Crude potaniała o ponad 2,5% do $83 za baryłkę. Bitcoin odreagowywał ostatnie zwyżki i taniał do poziomu poniżej $34,000. Gospodarka i makroekonomia. Jak wynika z cotygodniowych danych Komisji Europejskiej, w Polsce litr benzyny nie jest już najtańszy w Unii. Przy średniej cenie euro i 35 eurocentów za litr nasz kraj wyprzedza Malta, gdzie cena była niższa o 1 cent. Większa różnica została odnotowana w przypadku diesla. W Polsce kosztował euro 36 eurocentów za litr, a na Malcie było 75 centów tańszy. Podwyżki cen paliw potwierdzają także analitycy portalu epetrol.pl. Jak wskazują, podwyżki w hurcie przyniosły się na rynek detaliczny. Benzyna PB95 i olej napędowy kosztują o 5 groszy więcej niż przed tygodniem. Benzyna kosztuje dziś średnio 6,10 zł, a diesel 6,14. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała, że wczoraj wojewoda pomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Decyzja to kolejny etap na formalnej drodze do budowy elektrowni. Powstanie ona w okolicach miejscowości Lubiatowo i Kopalino w gminie Choczewo. W nocy z soboty na niedzielę przestawimy zegarki na czas zimowy. Większość Polaków nie popiera tej praktyki. Jak wynika z badania Ibris na pytanie, czy zmiana czasu powinna zostać zniesiona, zdecydowanie tak odpowiedziało 57,5% ankietowanych, a 11% odpowiedziało raczej tak. Europejski Bank Centralny pozostawił w czwartek stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To pierwsza taka decyzja od lipca 2022 roku, kiedy to rozpoczęto cykl podwyżek. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła w środę w głosowaniu rekomendację dotyczącą zmiany unijnych traktatów. Do proponowanych zmian należy m.in. przekazanie do Unii na wyłączność kompetencji w zakresie ochrony środowiska czy bioróżnorodności, a także uproszczenie zasad zawieszania w prawach członka krajów naruszających wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka czy równość. Robert Fico, premier nowego rządu Słowacji, zapowiedział, że nie poprze pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz sankcji na Rosję na szczycie Unii. Według Fico Ukraina nie jest gotowa na dołączenie do wspólnoty. A tymczasem w Brukseli trwają rozmowy nad 12. pakietem sankcji wobec Rosji. Nowe przepisy miałyby wprowadzać zakaz handlu rosyjskimi diamentami i zostać uchwalone do grudnia. Według pierwszych rządowych szacunków w okresie od lipca do września amerykańska gospodarka rosła w tempie 4,9%. To największy wzrost od ostatniego kwartału 2021 roku. Informacje biznesowe. Grupa Polsat Plus oraz Google Cloud zawarły umowę o partnerstwie strategicznym w zakresie dostawy zielonej energii elektrycznej i długofalowego wsparcia w biznesie oraz wykorzystaniu nowych technologii. Właściciel Biedronki chce otworzyć sklepy tej sieci na terenie Słowacji. Pierwsze placówki mają rozpocząć działalność pod koniec przyszłego roku. Spółka odniosła się również do zapowiedzi o możliwości zniesienia zakazu handlu w niedzielę, zakładając jako bazowy scenariusz jego utrzymanie w Polsce w nadchodzącym roku. Zgodnie z udostępnionymi danymi, 5 z 10 przewoźników z najwyższym udziałem w polskim rynku lotniczym to linie budżetowe. Ich udział to ponad 60%, podczas gdy 2 lata temu było to około 30%. Nie zawsze też ich propozycje połączeń na danej trasie są najtańsze. Alior Bank poinformował, że zgodnie z jego szacunkami w scenariuszu stres testowym utrzymanie wakacji kredytowych w nadchodzącym roku może nieść za sobą koszt około 200 milionów złotych. Są to założenia oparte o nowe warunki zawieszenia płatności dla kredytobiorców przedstawione przez rząd. Heineken planuje zwiększyć zatrudnienie w krakowskim Centrum Shared Service spółki o 300 osób. Chodzi głównie o obszar IT i finansów. Obecnie w biurze w Krakowie zatrudnionych jest 1600 osób.
Chiny starają się zastępować importowaną technologię, wspierając rodzime osiągnięcia w tej dziedzinie, informuje Reuters. Ma to związek z agresywną polityką USA, które starają się utrzymać swoją dominację i utrudnić Chinom wojnę technologiczną. Jednocześnie panuje strach przed cyberatakami. X, dawniej Twitter, wprowadza nowe funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość prowadzenia rozmów głosowych oraz wideo za pośrednictwem serwisu. Unilever, właściciel producenta lodów Magnum, z uwagi na kiepskie pod względem pogodowym lato w Europie, odnotował niemal 10% spadek sprzedaży swoich lodów premium. Jednocześnie Unilever krytykowany jest, jak wiele podobnych mu firm, za podnoszenie cen w czasach kryzysu kosztów życia ludności. OpenAI, czyli twórca ChatGPT, został wyceniony na $80 miliardów. Tym samym będzie trzecim najcenniejszym startupem świata. Trwają poszukiwania kolejnego inwestora przez firmę, by mogła ona skuteczniej pozyskiwać z rynku utalentowanych inżynierów. Prawo i podatki. Nie będzie kary dla Gazpromu i 5 spółek finansujących budowę rurociągu Nord Stream 2. Sąd apelacyjny uchylił decyzję prezesa UOKiK, który w 2020 roku nałożył na Gazprom karę w wysokości 29 miliardów złotych, a na jego kontrahentów karę w łącznej wysokości 234 milionów złotych. To za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie w sprawie walki z patodeweloperką. Rozporządzenie zgodnie z oczekiwaniem inwestorów wejdzie w życie 1 kwietnia przyszłego roku, a nie 1 stycznia, jak pierwotnie planowano. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowelizację dyrektywy o usługach finansowych zakupionych na odległość. Dyrektywa w większym stopniu niż obecnie będzie chronić prawa konsumentów oraz wprowadzi narzędzia w celu weryfikacji podejmowanych decyzji przez konsumenta w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie posługiwał się sztuczną inteligencją w sprawie zawarcia umowy. Trwają prace nad projektem rozporządzenia mającego kompleksowo regulować w całej Unii zasady krótkoterminowego wynajmu mieszkań za pośrednictwem platformy internetowej. Wynajmujący mieliby obowiązek rejestracji najmu oraz podanie danych osobowych wynajmujących. Sąd w Kalifornii przesądził, że użytkownicy Facebooka, TikToka, Snapchata czy YouTube mogą pozywać ich właścicieli za uzależniające scrollowanie zamieszczanych na platformach treści. Sąd uznał, że powodem zasadności powództw o odszkodowanie jest wadliwa konstrukcja techniczna stron oraz brak umieszczania ostrzeżeń o możliwych konsekwencjach korzystania z tych mediów społecznościowych. Użytkownicy nie byli należycie informowani, że użytkowanie tych platform może wywołać uzależniające skutki i powodować szkody na zdrowiu, stwierdził sąd. Dane i badania rynkowe. Ponad 15 milionów osób pracowało na koniec maja tego roku w gospodarce narodowej, poinformował w czwartek GUS. Średnia wieku pracujących wyniosła prawie 43 lata, a mediana jest równa 42 latom. Ponad 48 miliardów złotych ma wynieść w tym roku wartość krajowego rynku rozrywki i mediów, wylicza PWC Polska. W 2023 roku przychody z rynku telewizji tradycyjnej wynosiły 12 miliardów i były wyższe niż w przypadku dochodów wynikających z dostępu do internetu, do nieco ponad 11 miliardów złotych. O ponad 44% do 305 milionów złotych wzrósł w sierpniu rynek płatności odroczonych. We wrześniu w sektorze pozabankowym udzielono w sumie 306 tysięcy tradycyjnych pożyczek o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Niemal 48% poszukujących pracy w sektorze IT przyznaje, że jest o nią trudniej niż przed rokiem. Jednocześnie ponad 45% ankietowanych przyznaje, że nie odpowiada na oferty pracy, które nie zawierają informacji na temat wynagrodzenia. Zdaniem 54% badanych wybór platform streamingu online jest zbyt duży. Tak wynika z raportu EY. Dla 40% ankietowanych dostęp do wszystkich pożądanych za pomocą jednej platformy wart jest dodatkowej opłaty. To tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.